obecnej. Tym razem prezentujemy artystę, który nie tylko prezentuje swój projekt tutaj, ale zaprosiliśmy go do zrealizowania tego projektu wspólnie z nami, do wykonywania pracy. Także pan Dominik był tutaj z nami przez dwa miesiące na ramach artystycznych rezydencji prowadzonych przez Laboratorium Arts Residence Zachód. I dzisiejszy pokaz jest efektem tego pobytu i wspólnej pracy kuratora i artysty, kuratorki Marianny Dębkowskiej. Jest z nami przedstawiciel BARP-u, czyli instytucji sponsorującej projekt, pan dyrektor Paweł Wenerski. Dobry wieczór, nazywam się Paweł Wenerski i reprezentuję dom PKSA. Cieszę się, że jako BARP możemy brać udział w takich inicjatywach jak ta. Ja oczywiście zapraszam do współpracy z BARP-em. Możecie Państwo sami niesamowitych wrażeń, ale tam po prostu nie Państwo. Tak, z niewzruszenia, bo chyba nie mnie Państwo przyszliście tutaj słuchać, a nie mogą myśleć, że życzę dobrego wieczoru. Bardzo się cieszę, że widzę tutaj dużo znajomych twarzy, wiele osób, które się przyczyniły także do powstania jednego z dwóch filmów, które prezentujemy na wystawie. Wystawa Versus składa się z dwóch prac, z pracy 00 i pracy Versus. Tą pracę wyprodukowaliśmy tutaj podczas rezydencji Dominika Litrzela. Lista osób, która pomogła nam w jej realizacji, jest bardzo długa. Specjalnie z Dominikiem zdecydowaliśmy się zaprezentować tutaj dwa filmy, ponieważ wydaje nam się, że one nawzajem się w jakiś sposób wspierają. W obu filmach artysta dotyka, porusza się w sferze wątków, które są stale obecne w jego twórczości. Jest on bardzo zainteresowany różnego rodzaju manifestacjami męskości, jak również kryzysu tej męskości we współczesnym świecie. Więcej możecie Państwo przeczytać w bardzo króciutkim tekściku, który jest tutaj na ulotce. Dominik urodził się w 1988 roku, pochodzi z Śląska i już pomimo swojego młodego wieku już odniósł wiele sukcesów. Jest między innymi stypendystą programu Młoda Polska w 2014 roku. Chciałabym bardzo podziękować w szczególności Pawłowi Orysiakowi, bez którego nie udałoby nam się to, co nam się udało. Jak również Mikołajowi Sykucie, który był bardzo ważnym członkiem ekipy, Marcie Kamińskiej, która pomagała nam bardzo w produkcji. Oczywiście Kasi Kromczak-Wieszowskiej, która naprawdę bardzo dużo pomogła w koordynacji. Chciałabym złożyć podziękowania Marcie Wisok za wsparcie, które udzieliła artyście, oraz szczególnie Fundacji Sztuki Współczesnej Instytut, która także nam bardzo pomogła i w szczególności Zuzie Dwok. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że program Laboratorium jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór sprawi Państwu dużo satysfakcji. I chciałabym teraz może poprosić Dominika o czasu. Ja się chciałem tylko podziękować wszystkim za przybycie. Są bardzo miłe, że tyle ludzi. Bardzo dziękuję też temu, który przyjechał ze Śląska i wszystkim, dziękuję też za wszystkim tym, którzy włożyli poświęcili swój czas i energię na tej wystawy, tego filmu. I do tych trzech podziękowań, chciałem podziękować dzisiaj Pawłowi Nowikowi, bo dzisiaj jeszcze eksportowaliśmy film, dzisiaj w południu postarzono wersję, też dziękuję bardzo. Dziękuję. I oczywiście wszystkim uczestnikom filmu Versus, który zobaczą Państwo na ekranie. Nie bardzo ludzie są na lewo wysiadli. Tak. Na prawo, no bo chcą być prawosławni, ale tu nie ma tych prawosławnych ludzi.
niech popatrzą się. A żebracy gaśną na umór, no bo tak jak mówiłem, proszę Państwa, Agricole, Warszawa, trasa Łazienkowska, Mazowsze, czyli że wyznawcy papieża oglądają dużo Matki Boskiej, Strzelanki, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, Abyny Królewskiej, wyznawcy papieża. Dzisiaj jest zgapił się, że jak to on widział krewny, przecież Sławek widział no, z tych kamerów tutaj z centrum sztukich słuchaczy. Mały gruby, z tym, że ciut młodszy, ładniejszy, ale ma ten nosek.
być? Sławek widział. Ten od tej babuliny ze stolica, ten Sławek. To on, to wino kradnie w Centrum Sztuki Współczesnej. Widzicie pan? I kopyta na niego. A to jest swinia. A to swinia. Jakie podobieństwo, czyli że mimo tego złego, co by na dobre nie wyszło, proszę Państwa, mimo tego złego, co by na dobre nie wyszło. Strasznie ciekawe tutaj z Centrum Sztuki Współczesnej u katolku przy trasie Łazienkowskiej. Och, takie ciekawe osiągnięcie rzeczywiście. Och, ola Boga, piekła nie. Rzeczywiście. Lew. Страшно.